Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 6, w wersetach od 39 do 49? Powiedział im podobieństwo. Czy może ślepy prowadzić ślepego? Czy obaj nie wpadną w dół? Nie jest uczeń ponad swojego nauczyciela. Wystarczające będzie, jeśli każdy będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz źdźbło w oku swojego brata, a belki, która jest w twoim oku, nie dostrzegasz? Jak możesz powiedzieć swojemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę źdźbło, które jest w twoim oku, a sam belki, która jest w twoim oku, nie widzisz? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło, które jest w oku twojego brata. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które przynosiłoby owoc zły, ani drzewa złego, które przynosiłoby owoc dobry. Gdyż każde drzewo znane jest z jego owocu. Nie zbierają ścielnia fig, ani z głogu nie zbierają winnych gron. Dobry człowiek z dobrego zasobu swojego serca przynosi dobre rzeczy, a niegodziwy człowiek ze złego zasobu swojego serca przynosi niegodziwe rzeczy. Bo czym wypełnione jest serce, to wychodzi przez usta. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i je czyni. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał, wykopał głęboko i założył fundament na skalę. Gdy przyszła powódź, uderzyła o ten dom. Nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Kto słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu, o który uderzyła woda i zaraz upadł. A upadek tego domu był wielki. Zasady, o których mówi nam Pan Jezus, obowiązują tak samo w czasach obecnych, w epoce zgromadzenia. Kto chce Pana naśladować, ten zazna teraz identycznej pogardy ze strony świata jak on. Natomiast w przyszłości będzie dzielił z nim jego chwałę. Wszyscy jesteśmy skłonni do tego, aby dostrzegać błędy przede wszystkim u innych, a swoich nie widzieć. A kiedy przyznajemy się już do naszych niedociągnięć, to czy rzeczywiście są one w naszych oczach niczym belki w porównaniu do źdźbła w oku innych? Bez dogłębnego osądzania samych siebie nigdy nie będziemy zdolni pomagać naszym braciom. Prawda, która jest w naszym wnętrzu, wyrażana jest na zewnątrz. Nasze czyny, owoce i słowa jasno i wyraźnie pokazują tym, którzy nas widzą, co jest wewnątrz nas. Na przykład zwracamy staranną uwagę na to, aby nie mówić o Jezusie, co niestety czyni wiele miłych dzieci Bożych, ale o Panu Jezusie. Czy jest nam jednak wiadomo, że dopiero wtedy jesteśmy dla Niego wiarygodni, jeżeli widzi w naszym życiu posłuszeństwo względem tego, którego nazywamy Panem? Dopiero wtedy budujemy na niewzruszonym gruncie. Słuchanie nie sprawia przeważnie większego wysiłku, ale czyn wymaga od nas energii. Człowiek,
który zbudował na piasku, poszedł po linii najmniejszego oporu. Jego dom upadł. Ile duchowej energii wkładamy w to, aby wprowadzać w czyn to, co słyszymy,